Dzień dobry wszystkim. Witamy w pierwszej części zapowiadanego filmu stanowiącego relację z tegorocznego grotowiska. Na wstępie chciałem podziękować wszystkim naszym patronom za wsparcie dla naszego kanału, które jest bardzo zauważalne. Przy okazji chciałem przypomnieć i zachęcić wszystkich do klikania lajków, subskrypcji, dzwoneczków, powiadomień, komentowania na dole, a dla hardkorowców oczywiście link do Patronite'a na dole. Zrobimy dwa filmy odnośnie konferencji Grotowisko 23, która odbyła się w dniach 24 i 25 czerwca tego roku. Pierwszy dzień miał miejsce w dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w kompleksie w Zegrzu. Drugi dzień w całości odbył się już na strzelnicy w Marynie. Nasz film podzielimy na dwie części. W pierwszej części dokonamy krótkiego podsumowania części teoretycznej, czyli tego pierwszego dnia. Pokażemy Wam relacje z drugiego dnia, czyli ze strzelnicy. A w części drugiej skupimy się na jednej, chyba najbardziej wszystkich interesującej prezentacji, którą pokazano w czasie części teoretycznej. Grotowisko zorganizowane było przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej i tradycyjnie uczestniczyli w nim przedstawiciele producenta, czyli Fabryki Broni Łucznik Radom, przedstawiciele gestora, przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej i przedstawiciele innych jednostek, które używały grota. W sumie było to, myślę, kilkaset osób, a na drugim dniu na strzelnicy było tych osób jeszcze więcej i byli też cywilni uczestnicy zawodów. Tak, ale o tym wszystkim w drugiej części filmu. Konferencja ma na celu z jednej strony wymianę doświadczeń związanych z eksploatacją karabinka grot, wysłuchanie uwag, propozycji, próśb użytkowników i odniesienie się ze strony producenta i gestora do tychże uwag i wniosków z eksploatacji, a także prezentację tego, co producent robi z systemem modułowym systemem broni strzelskiej MSBS GROT. W czasie pierwszego dnia miało miejsce kilka prezentacji. Ewolucja oraz perspektywy rozwoju karabinka MSBS GROT. I to jest prezentacja, na której skupimy się w drugiej części tego filmu, dlatego że ona w całości dotyczyła zmian, które są planowane do wprowadzenia w wersji A3. Chcemy to zrobić na tyle dokładnie, że gdybyśmy to zrobili w tym filmie, to trwałby z półtorej godziny minimum. Następna. Rozwój rodziny MSBS, wersja bezkolbowa. Tej prezentacji przyjrzymy się za chwilę. Kolejna. Nowoczesne szkolenie strzeleckie, nowatorskie spojrzenie. To była prezentacja przedstawiona przez majora z obrony terytorialnej i chodziło po prostu o zmianę systemu szkolenia strzeleckiego w Wojsku Polskim, unowocześnienie go i zerwanie z tym systemem szkolenia, które jest obecnie. Prezentacja bardzo ciekawa, mocno bardzo skręcająca w stronę szkolenia podobnego do wojsk specjalnych. Może trochę zbyt mocno, ale to jest tylko moja opinia. Mam tę prezentację. Jeżeli będziecie zainteresowani, to postaram się omówić całą tę prezentację, bo ona jest bardzo obszerna, żebyście wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Dalej, szkolenie strzeleckie z karabinka GROT z wykorzystaniem zestawu konwersyjnego UTM. To była prezentacja Łasucha Wojtka Łacnego, znanego Wam z wywiadu. Po prostu o strzelaniu, o możliwościach, jakie daje system UTM, który to system UTM też już Wam przedstawialiśmy w odniesieniu do karabinka GROT. Kolejna, porównanie karabinka MSBS GROT z karabinkiem Zigzauer Spear. I to również był Łasuch. Prezentacja bardzo ciekawa, mam ją. Jeżeli jesteście zainteresowani, dajcie znać w komentarzach. Zaproszę Łasucha i pogadamy sobie we dwóch o tej prezentacji, żeby to nie było tylko tak, że ja Wam zaprezentuję obrazki i powiem to, co zapamiętałem. Lepsze byłoby to w formie rozmowy z Łasuchem, który po prostu na bieżąco powie Wam, o co w tej prezentacji chodzi i co oni z tym wszystkim robili. Dalej, wnioski z eksploatacji karabinka MSBS GROT z perspektywy użytkownika. To była pani porucznik, jeśli dobrze pamiętam, 14 brygady
WOT-u. Pozwólcie, że zerknę w notatki, bo miałem to zapisane. Panie porucznik Iwona, trzecia PBOT, a z 14 ZBOT był major Michał Wilczyński, który mówił o tych szkoleniach. No i pani porucznik opowiadała o tym, jak oni te karabinki eksploatowali, co im się w nich podoba, co im się w nich nie podoba. Zresztą była też forma dyskusji, zadawania pytań, odpowiedzi ze strony producenta, ze strony gestora, ze strony dowództwa, no wymiana po prostu uwag. I ostatnia prezentacja, też bardzo fajna, Darek Polak, znany wam z wywiadu. Doświadczenia z użytkowania karabinka GROT poza wojskami obrony terytorialnej. Też fajna prezentacja odnośnie karabinka, który Darek wygrał na zawodach. Jak będziecie zainteresowani, sekcja komentarzy jest wasza. Jeżeli będzie duże zainteresowanie, to bardzo chętnie zaproszę Darka. Mam nadzieję, że się zgodzi i pogadamy sobie po prostu o tej prezentacji z nim i o jego uwagach. I teraz, odnośnie tej prezentacji pani porucznik, dowódcy kompanii. Generalnie konferencja dopuszczała pewną formę dyskusji. Padały ze strony użytkowników zastrzeżenia do karabinka, padały uwagi, chwalono pewne rzeczy, chwalono na przykład to, że po wprowadzeniu wersji A2 sytuacja bardzo mocno się poprawiła, jeżeli chodzi o usterkowość czy jakieś w ogóle problemy z tym karabinkiem. Jakbyście byli zainteresowani, link do filmu na kanale Jarka Wolskiego, w którym dość ogólnie mówię o tych rzeczach. Co podnoszono dalej? Podnoszono dalej, że karabinek jest trochę za ciężki. I oczywiście tak, jest trochę za ciężki. To wynika z założeń tego karabinka, czyli z tego, że on miał być modułowy i ta modułowość wymusiła też pewne rozwiązania techniczne, które komplikują konstrukcję, podnoszą masę i które przy niewłaściwej obsłudze mogą sprawiać problemy. Tak, a broń dla wojska ma być prosta. I wszystko byłoby fajnie, gdyby wojsko korzystało z tej modułowości, tylko że wojsko z tej modułowości korzysta tak, że kupuje karabinki z lufą 16 cali i potem one są łatwiej modernizowane ze standardu A1, który już nie jest produkowany, do standardu A2 i być może potem w niedalekiej przyszłości do standardu A3. Jak wojsko będzie kupować karabinki z lufą 10 cali, to będzie kupować karabinki z lufą 10 cali. Nie ma zestawu 16 i 10 cali. Nie ma, jeżeli ktoś wpadnie na pomysł w końcu, mam nadzieję, kupienia karabinków bezkolbowych dla desantu, dla załóg pojazdów, dla obsług broni zespołowej, tam, gdzie jest pistolet maszynowy, albo tam, gdzie musi być krótki karabinek, jak na przykład mają spadaki, tak? Gdzie on będzie długości karabinka z lufą 10-calową, ale karabinek będzie miał lufę 16 cali. Więc jeżeli ktoś kupi te karabinki w układzie bezkolbowym, no to znając sposób kupowania pewnych rzeczy w Wojsku Polskim, kupi po prostu te karabinki, a nie konwersje albo całe zestawy. Więc wojsko de facto nie korzysta z tej modułowości. Natomiast, o czym wam powiem w drugiej części tego filmu osobnej, zmiany w grocie A3 właśnie wykorzystują tej modułowości i idą w kierunku jej rozwinięcia. Zgadzam się, lufa 16 cali nie jest do niczego nikomu potrzebna, 14,5 cala wystarczy w zupełności. Tak, ja wiem, że te długości wynikają tam z stosowania naboju i tak dalej, ale Amerykanie używają M4A1 z lufą długości 14,5 cala i jakoś, kurno, od kilkunastu lat z niego strzelają, wszystko jest okej. Karabinek jest trochę za ciężki, z czym się zgadzam, i trochę za długi, z czym również się zgadzam. No i jest postulat do producenta, żeby zmniejszyć masę. Jak zobaczycie film o wersji A3, to dowiecie się, co producent zamierza w tym kierunku zrobić. No i potem jest dyskusja. I pada pytanie z sali, wstaje gość z WOT-u i mówi tak, że on by chciał, żeby w karabinku było miejsce na zestaw do czyszczenia karabinka i żeby każdy karabinek fabrycznie był wypuszczany w zestawie z tłumikiem. Czyli pani porucznik mówi za ciężki i za długi, a gość z sali mówi dociążmy go jeszcze bardziej i dodajmy mu 20 cm z tłumikiem. Więc czasami te postulaty się wzajemnie wykluczają i niestety rolą i gestora, tego na samej górze, a zwłaszcza producenta, jest wyważenie tego wszystkiego, bo te postulaty są czasami po prostu najnormalniej w świecie sprzeczne. Tak? Aczkolwiek
Rolą producenta jest też to, że ma tych postulatów wysłuchać, a nie okopywać się jak Ruscy pod Bachmutem, co mówiłem u Jarka, i twierdzić, że mamy najlepszy produkt na świecie i nic nie będziemy zmieniać. Nie, producent musi słuchać i musi racjonalne zmiany po prostu najnormalniej w świecie wprowadzać, a gestor musi przyjrzeć się wykorzystaniu tego karabinka i może gestor powinien dojść do wniosku, że karabinek, załóżmy, Grot 2, nie powinien mieć już łatwo wymiennej lufy w taki sposób, w jaki ma, tylko powinien mieć lufę, którą da się wymienić w prosty sposób, ale z wykorzystaniem narzędzi z warsztatu rusznikarskiego, na przykład na ciężarówce, co uprości konstrukcję karabinka, co zmniejszy jego masę i rozwiąże parę problemów. Tak? Tylko to wojsko musi zadecydować, co chce. I teraz, wracając jeszcze do tej prezentacji, o której wam powiedziałem, przedstawionej przez prezesa Wojciecha Arnta, chodziło o rozwój rodziny MSBS i tam było powiedziane, że karabinki A1 były produkowane w latach 2019-2020. Od 2020 roku produkowana jest wyłącznie wersja A2 i ona jest dostarczana do wojska. Do 2022 roku mamy dostarczany do wojska podwieszany granatnik 40 mm przystosowany do amunicji 40x46LV. Z karabinkami dostarczany jest bagnet, to jakby jest oczywiste. Jest zestaw konwersyjny UTM od 2019 roku, ale już wcześniej mieliście link do niego, więc to też jest żadna tajemnica. Od 2024 roku do wojska będzie dostarczany 7,62x51mm samopowtarzalny karabin wyborowy Grot. W dwóch wersjach, z lufą 16 cali i z lufą 20 cali. Pierwszy będzie ważył 4,7 kg, drugi będzie ważył 5,4 kg i zasięg odpowiednio wynosić będzie skuteczny 900 i 1100 metrów. Karabinki będą się różnić, co widzicie zapewne, trochę ukompletowaniem. Chodzi m.in. o kolbę, długość lufy i długość łoża. Następnie badania kwalifikacyjne w 2020 roku zakończył subkarabinek w klasycznym układzie z lufą 10,5-calową. W perspektywie ma być dostarczany od 2024 roku do wojska. Jest to perspektywa, zobaczymy, czy wojsko to zamówi. Masa karabinka 3,5 kg, długość całkowita, nie mam tu podane, ale on z kolbą złożoną jest poniżej 60 cm. Z rozłożoną będzie miał tych centymetrów, myślę, 70 kilka. Badania kwalifikacyjne w 2020 roku zakończył też karabinek standardowy w układzie bezkolbowym i karabinek w układzie bezkolbowym z lufą 16 cali, 3,8 kg, będzie miał mniej więcej długość tego karabinka, który pokazałem wam przed chwilą, czyli subkarabinka. Do zagranicy dostarczana jest wersja 7,62x39, czyli klasyczny grot strzelający amunicją od kałacha. Na polskim rynku cywilnym również były dostępne zestawy konwersyjne. Do wojska od 2024 roku prawdopodobnie będzie trafiał także granatnik samodzielny, czyli granatnik podwieszany, przykręcony do specjalnej ramy z uchwytem i z kolbą, szkieletu, który umożliwia strzelanie z tego granatnika po prostu samodzielnie. Wersja A3, to będzie poświęcony jej osobny film. Planowane jest jeszcze wprowadzenie wersji o podwyższonej celności w układzie kolbowym oraz karabinek maszynowy, czyli po prostu grot z ciężką lufą. Te projekty są gotowe. No i kwestia tego, czy ktoś będzie w wojsku tym zainteresowany, podobnie jak subkarabinkiem z lufą o długości 10 cali w układzie bezkolbowym, który gotowy do strzelania ma długość taką jak subkarabinek z kolbą złożoną. Do bezkolbowców ma być też dostarczany granatnik. I teraz się zaczyna ciekawie, bo subkarabinek w kolbowym układzie konstrukcyjnym, czyli lufa 10,5 cala, ma być z możliwością konwersji na amunicję 7,62x39 oraz 300 blackout. Tak, pytało wielu ludzi, a co z blackoutem? No to jest odpowiedź, że ma być z blackoutem. Ciekawostka, która prawdopodobnie będzie pokazana w tym roku na targach, to jest modułowy pistolet maszynowy 9x19, bazujący w pewnym stopniu na elementach Grota, a bardzo mocno koncepcyjnie i technologicznie nawiązujący do Grota. I ostatnia z nowości rodziny MSBS to jest
7,62x51 karabin samoczynno samopowtarzalny. Czyli po prostu duży grot, z którego będzie można strzelać pojedynczo albo ogniem ciągłym. I z możliwością konwersji do kalibru 6,5 Creedmoor oraz 277 Fury, czyli 6,8x51. Więc jak widzicie, rodzina grot MSBS jest już całkiem spora, perspektywy jej rozwoju są jeszcze bardziej ciekawe. No i pytanie, ile z tego będzie chciało wojsko, ile z tego trafi na rynki zagraniczne, ile z tego wszystkiego trafi na rynek cywilny. Ale na to pytanie niestety nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć. I tym samym kończymy ględzenie królika na skrzynkach i lecimy na strzelnicę do Marynina, gdzie zaprezentujemy Wam drugi dzień grotowiska 23. Zaczynamy drugi dzień grotowiska. Pierwszy był czysto teoretyczny, ale to już wiecie, bo widzieliście pierwszą część filmu. Drugi jest już praktyczny. Odbywają się zawody cywilne, odbywają się zawody wojskowe. Jest wystawionych całkiem sporo ciekawych stoisk, które wszystkie Wam pokażemy, bo nie jest to wyłącznie stoisko Fabryki Broni Łucznik Radom. Ale jako, że jest to grotowisko, to zaczniemy od stoiska Fabryki Broni Łucznik Radom. Być na grotowisku na stoisku Fabryki Broni Łucznik Radom i nie strzelić z mitycznego bullpapa. Coś ci dymi. No, bo trochę już był przed chwilą postrzelany. Powiedział mi, że bardzo trochę. W każdym razie być na stoisku Fabryki Broni Łucznik Radom, mieć w ręku wojskowego bullpapa z lufą 16 cali i nie strzelić, to nie. To się po prostu tak nie da. Jak widzicie, działa. No cóż, czekamy wszyscy na konwersję do bullpapa. Jak widać, już jest. Kwestia tego, żeby weszła do produkcji. Miejmy nadzieję, że nastąpi to niebawem, bo strzelanie z tego bullpapa jest naprawdę super. To jest, przypominam, lufa 16 cali. Jesteśmy na stoisku Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, bo to się tak podaje podobno, tak? Bo musi być całość i skrót. Wchodzącego w skład sieci badawczej Łukasiewicz, nie nakłamałem chyba. Dokładnie tak, wszystko się zgadza. I stoimy przy bardzo fajnym pojeździe, który część z Was mogła widzieć przy okazji zdjęć, filmów, reportaży z ostatniej Anakondy, bo na Anakondzie ten pojazd jeździł. Jeśli dobrze pamiętam, on się nazywa Hunter. Tak, PIAP Hunter, jako całościowo. Cóż to jest PIAP Hunter? Cóż to jest? W tym momencie jest to bezzałogowy pojazd lądowy, który spełnia funkcje rozpoznawczo-bojowe. Tak? Jesteśmy w stanie rozpoznać teren, zamaskować się gdzieś, że tak powiem, na froncie, jako najbardziej wysunięty punkt i czekać na wroga, tak? Czyli możemy zobaczyć, czy widzimy jakiś pojazd wrogi, jakiegoś żołnierza, zaraportować o tym do dowódcy i w zależności od decyzji rozpocząć ostrzał, ewentualnie rozpocząć wystrzał z granitków dymnych i się wycofać, jednocześnie osłaniając wjazd większych, cięższych pojazdów załogowych. Nie powiedzieliśmy jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. O ile pojazd Hunter jest pod marką PIAP, ale to jest kooperacja, bo to zdalnie sterowane stanowisko uzbrojenia, które widzicie na górze, które właśnie się obraca, w tym wypadku uzbrojone w WKM M2-12-7, to jest produkt firmy Arex, wchodzącej z kolei w skład grupy WB. Dokładnie tak. Tutaj weszliśmy, że tak powiem, we współpracę od mniej więcej roku tutaj razem. Rozwijamy tą wersję pojazdu PIAP Hunter. Bo Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP specjalizuje się we wszelkiej maści robotach. Oni robią roboty od takiego malutkiego TRI, to się TRM. Nazywa. TRM. Taktyczny robot miotany. Coś, co przypomina psią kość na kółkach, tak naprawdę, z ogonkiem, po ciężkie roboty pirotechniczne.
Dokładnie. Tak, one tam ważą po 300 kg. Ibis to jest, tak. Ibis to jest chyba wasz największy pudel. Największy, tak? Dokładnie. Plus taki mają jeszcze pośrednie roboty, tam od ten najmniejszy. Ja, Fenix. O, Fenix tam ile? 20 parę kilo? 20 parę. Potem mamy Gryfa 40 do 50-60, w zależności od wyposażenia. Pia Patro to już ranga 100 kg. No i Ibis 300-kilogramowy najcięższy. Natomiast wiadomo, każda masa trochę się różni od wyposażenia, od tego, co się tak, na niego zapakuje. Tak, że tam można zakładać, ja swojego czasu trochę pisałem o tych robotach, więc coś tam wiem. Mogą to być roboty stricte pirotechniczne, ale mogą być uzbrojone na przykład w te wyrzutnie do niszczenia ładunków. Tak, były projekty uzbrojone już w broń palną też. Na waszej strzelnicy żeście testowali chyba ze strzelbą gładkolufową. Zgadza się. Natomiast no, potem poszliśmy trochę dalej i zamontowaliśmy 12-7 razem z kolegami z Arexa. A układ jezdny? Układ jezdny, wiadomo, jest, elementy są adaptowane z branży automotive, natomiast rama została zaprojektowana przez nas, wszystkie elementy montażowe do tych elementów. Czyli to nie jest tak, że wzięliście sobie SUV-a albo samochód terenowy marki X, zdjęliście budę i wstawiliście swoje? Absolutnie nie. Masz na sobie pulpit kontrolny, no i oczywiście możesz nim sterować. Jaki jest zasięg maksymalny sygnału? W zależności zawsze od terenu. Maksymalnie do około kilometra, natomiast wartość zmierzona podczas pokazów Anaconda 23 to było 733 metry od operatora do pojazdu. Czy pojazd ma opcję autonomiczności, czyli zaprogramowania, żeby sobie tam coś wykonał sam? Są to technologie, na którymi pracujemy. Okay. Wiadomo, to jest niższy poziom gotowości technologicznej niż sam pojazd, więc na pewno te technologie wejdą później. Na początku pewnie będzie to pojazd teleoperowany, w zależności od rozwoju technologii sensorów, technologii, że tak powiem, też samych algorytmów autonomii, będziemy integrować to do naszego pojazdu. Natomiast na ten moment są to projekty badawczo-rozwojowe, ale gdzieś tam wciąż pracujemy nad tym, żeby pojazd był jeszcze bardziej doskonały. Czyli kierujemy go póki co tylko z tego pulpitu. On ma 6 kamer, tak? Bazowo. Bazowo. Rozumiem, że w te 6 kamer nie wchodzi głowica elektrooptyczna, czyli to jest 6 kamer plus to, co jest wsadzone na wieżyczkę. Dokładnie tak. Możemy mieć też różnego rodzaju głowice PTZ, w produkcji typowo też Piapu, termowizję, z zoomem, tak samo jak i kamera dzienno-nocna z jakimś zoomem. Czy planowane jest opancerzenie pojazdu docelowego? Na ten moment prowadzimy badania, rozmowy też z użytkownikami, jeszcze nie końcowymi, ale na pewno z ludźmi doświadczonymi w temacie pojazdów, nad tym, czy go opancerzać i w jaki sposób. Zastanawiamy się, czy opancerzenie zrobić na jakiś taki kaliber natowski, czy na 12-7, czy też opancerzyć tylko elementy najważniejsze w pojeździe. To jeszcze jest w trakcie prac projektowych i rozwinięcia tego demonstratora. Natomiast wszystko zależy od masy i od tego, no, jakie będą wytyczne, tak jak powiedział, użytkowników końcowych w przypadku dalszych prac. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia. O, to. Natomiast na pewno jeszcze jakaś praca rozwojowa by była potrzebna. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, nie będziemy was zanudzać, aczkolwiek pojazd jest naprawdę super. Jak znam życie, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP będzie się wystawiał na MSPO i na pewno będziecie mieli to ze sobą. Taki mamy plan. Więc w relacji z MSPO postaram się wam pokazać ten pojazd. Pewnie jeszcze się coś zmieni do tego czasu. Stoisko firmy Cenzin, też wchodzący w skład grupy PGZ. Zobaczcie, ile tu mają zabawek. Firma Cenzin jest bowiem dystrybutorem takich marek jak Heckler & Koch, jak PGW Defense, Mosberg, tak? I jeszcze wielu, wielu innych, ale to nie czas i miejsce, żeby o tym opowiadać. Mają w każdym razie bardzo dużo fajnych zabawek. Tu mamy na przykład HK417 wyposażony w tłumik. To jest G95, czyli to jest powiedzmy wersja HK416, przyjęty do Bundeswehry teraz. Kuba, coś specjalnie dla ciebie. Twój ulubiony MP5. Jego zrobili, jeśli dobrze pamiętam, to ten kojotowy kolor pojawił się na nim z okazji 50-lecia służby tego pistoletu maszynowego. Dalej pistolety HKS FP9 Optic Ready Match, czyli już taki wypasiony na maksa, z bardzo fajnie pracującym spustem porting clove, bo osłabiacze podrzutu i nie wiadomo co jeszcze, a i lejek. SFPEK, no prawie taki jak mój, bo ja mam go bez litery M.
I to jest coś, co będę chciał Wam pokazać troszeczkę bliżej, czyli HK-433 wyposażony w granatnik podlufowy również z firmy Heckler & Koch. Oczywiście ten karabin jest w wersji wojskowej, ma fan switcha. Tak, jakąś około 45 stopni i jakoś to nikomu nie przeszkadza. I ten karabinek będziemy chcieli Wam pokazać trochę bliżej i sprawdzić, jak on chodzi na ostrej. Dalej mamy C-Munition FX, czyli amunicję barwiącą używaną do treningu CQB, do strzelania do ludzi, tak żeby ich nie zabić. To jest jeden chyba z dwóch typów amunicji dostępnej na rynku, tak? Bo jest jeszcze ta druga firma na U. Może być w postaci amunicji pistoletowej, pośredniej, może być taśmowana. Tu jest przykładowy zestaw Glock. Zestaw do Glocka umożliwiający strzelanie tą właśnie amunicją, oczywiście niebieski zamek, oczywiście lufa uniemożliwiająca załadowanie czegokolwiek innego niż te naboje barwiące. Tu mamy pistolet maszynowy HKUMP, tak? HKUMP też przystosowany. Wiesz co, to jest dziwna kolba, dlatego że to jest kolba, która umożliwia Ci złożenie się do strzału w momencie, jak masz hełm z osłoną twarzy, taki antyterrorystyczny z tym grubym tym, albo jakąś potworną maskę przeciwgazową, tak? Ale generalnie to jest zrobione głównie pod zasłonę twarzy dla antyterrorystów, żeby po prostu mógł się z tego złożyć. Dlatego ta kolba wygląda tak, a nie inaczej. Tu na dole mamy karabin wyborowy PGW Defense LRT3 w kalibrze 50 BMG z bardzo małym tłumikiem. Kurna, jak ręka mojej żony ten tłumik, znaczy ramię. Nie wiem, czy z tego BMG-ka będzie możliwość postrzelać, ale byłoby fajnie. Tutaj z boku stoją karabiny PGW. Tu jest coś, co mi się podoba najbardziej, MG5, czyli uniwersalny karabin maszynowy, następca MG3. Tak, ja go Wam kiedyś tam już pokazywałem w relacji z Enforce Stacku. On ma składaną kolbę. I chyba ma też lufy różnej długości. I z tego też będziemy chcieli z ekipą z Cenzinu troszeczkę postrzelać. O Jezu. Lekki to nie jest. PCO, czyli Przemysłowe Centrum Optyki. Kolejna firma z grupy PGZ, czyli PGZ. Jak się zapewne możecie domyślić, firma produkująca różnego rodzaju optykę, chociaż głównie optoelektronikę, tak? Oni się specjalizują w noktowizji, termowizji, głowicach obserwacyjnych, ale też i w celownikach do broni strzeleckiej, tak jak na przykład tu Wam Kuba na początku pokazał. To jest Szafir. Zabiją mnie za to, co powiem, ale to jest wariat polskiej jajkuki, tak? Znaczy generalnie o co chodzi? Lunetka pryzmatyczna o stałym powiększeniu, ona jest chyba razy 4, jeśli dobrze pamiętam. Wyposażona w elektroniczne podświetlenie siatki celowniczej, w przeciwieństwie do wymienionego wcześniej celownika, który miał wersję bateryjną, ale generalnie był światłowodowo-trytowy. Oczywiście założony jest na górze mikrokolimator ułatwiający strzelanie na niewielki dystans. Oczywiście mikrokolimator też pochodzi z PCO. Nie pamiętam jego nazwy, ale to nie jest w tym momencie najważniejsze. Przed tym celownikiem można sobie założyć taką oto nakładkę termowizyjną. A jakby otworzysz? Ktoś chciał, mogę otworzyć, bo tak, proszę bardzo. I można ją sobie zainstalować na szynie tu, tak? Albo tu. Tutaj mamy celownik SCT. Rubin, to jest celownik termalny, dziękuję, który jest opracowywany, no ja go pierwszy raz widziałem 7-8 lat temu, jakoś tak, on był pod Tytana chyba zrobiony, jeśli dobrze pamiętam. O, tak, to jest element ISW Tytan, czyli indywidualnego systemu walki. To co trzymam w ręku to jest wyświetlacz na hełmowy, czyli to jest ślepe, tak? Podłączam sobie ten kabelek do celownika, od tyłu jest takie gniazdo, to wieszam na hełmie i dzięki temu mogę strzelać sobie z zawinkla, wystawiając sam karabin. Znaczy z zawinkla, zza przeszkody. Chodzi o to, żeby strzelec nie musiał się wystawiać na ogień przeciwnika. A jak masz dwa takie zestawy i dwa karabiny, to możesz strzelać jednocześnie z dwóch karabinów? Nie, to zgłupiejesz wtedy. Nie pytajcie o cenę, bo Kuba będziesz się... Będziesz gekonem. Tak.
360 stopni pole widzenia. Tutaj mamy znowu szafirka, przy czym mamy szafirka z przystawką, ale to jest już przystawka noktowizyjna. Tak? Tamta była termowizyjna, to jest noktowizyjna i jak widzicie daje się to, o teraz macie, proszę bardzo. I macie taki zestaw do strzelania w nocy. Dalej mamy nohicior z PCO, czyli monokular noktowizyjny MU3M Koliber, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo fajna noktowizja, używana też za granicą, tak? Między innymi chyba Francuzi używają tej noktowizji. Generalnie bardzo fajny monokular noktowizyjny. Jak widzicie, można go zmostkować w gogle noktowizyjne. Charakteryzuje się tym, że ma bardzo małe rozmiary i jest lekki, co jest bardzo ważne w przypadku tego typu sprzętu, no bo nosisz to na głowie, tak? I mniej nosisz na tej głowie, tym jest lepiej. A tu mamy coś podobnego, ale to jest z kolei monokular termowizyjny. On ma jakąś nazwę? MT1. Na razie. Nazywa się czysto technicznie. Jeszcze nie jest ani ptakiem, ani żadnym minerałem, ale pewnie chłopaki z PCO coś wymyślą. Tak? Ciekawostka przyrodnicza. Ma być szafir w wersji cywilnej. I jak będzie w wersji cywilnej, to poprosimy ładnie ekipę z PCO, żeby nam taki jeden udostępnili, to z niego trochę postrzelam. A, jeszcze będziecie, tak, zobaczcie, jest do szafira zrobiony plaster miodu, który zapobiega powstawaniu odblasków światła na obiektywie celownika, co mogłoby zdemaskować strzelca, tak? Lecimy dalej. Spółka akcyjna Mięsko. Mesko. I tak wszyscy przekręcają tę nazwę na Mięsko. Spółka również wchodząca w skład grupy PGZ. Znana z tego, że jest znana z produkcji amunicji pistoletowej. Tu mamy Makarowa, czyli 9x18, 9x19, 5,56x45, 7,62x39, 7,62 NATO i 50 BMG. Ale to jest tylko kawałek produkcji, bo tu na dole leży piorun, który zasłynął w trakcie konfliktu ukraińskiego. Dzięki niemu Ukraińcy mogli zniwelować przewagę, znaczy między innymi dzięki niemu, no bo to wiadomo, że nie tylko. To jest zestaw przeciwlotniczy bliskiego zasięgu. Dzięki niemu Ukraińcy mogli zniwelować przewagę powietrzną ruskiego agresora i bardzo sobie cenią pioruny. Tak? Tam jest używanych kilka typów pocisków tego typu, ale piorun jest oceniany jako jeden z najlepszych w tym konflikcie. I przed Wami leży piorun. I to białe, które widzicie, to jest sam pocisk rakietowy, który z kolei umieszczany jest w wyrzutni, czyli tej rurze, którą widzicie tutaj na górze, a ona z kolei podpinana jest do urządzenia startowego, czyli całej tej części dolnej. I urządzenie startowe jest wielorazowe. Po strzale wyrzuca się wyrzutnie, czyli ten kontener, tę rurę, w której jest umieszczony pocisk rakietowy. Zakłada się nowy, podpina się do tego urządzenia startowego i można strzelać dalej. Klasyczny przeciwlotniczy pocisk rakietowy, manpad odpalany z ramienia. A dalej tutaj mamy przeciwpancerny pocisk rakietowy kierowany Pirat. To jest pocisk w końcowej fazie opracowywania. Z tego co wiem, do końca tego roku pocisk ma być już gotowy do produkcji seryjnej i do wdrożenia do uzbrojenia polskich sił zbrojnych. Dzisiaj tak zdawkowo, bo tak, widzicie go tylko w takiej formie, ale zapewne Mesko, pamiętajcie o tym, że nazwy się nie odmienia, nie ma Meska, Mesku i tak dalej, mówi się cały czas Mesko. A Mięsko? Są nawet koszulki, Mięsko, tak, ale się śmiejemy, ale Mesko. Mesko zapewne będzie się wystawiać na targach w Kielcach i zapewne pokaże ten pocisk w trochę bardziej atrakcyjnej formie. I wtedy udamy się na stoisko Mesko i pokażemy Wam ten pocisk szczegółowo. A teraz idziemy do Maskpolu.
PSO Mask Pol, czyli Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Mask Pol. Wystawka bardzo podobna do tej, którą widzieliście z okazji Griffin Defense Group, bo tam panowie z Mask Polu również się wystawiali. Tu widzicie manekina. Tak, już nawet mamy taki hełm u siebie, dostaliśmy, więc będziemy o nim coś robić. A jak się dogadamy z Mask Polem, to zrobimy to naprawdę na pełnej baletnicy, bo plan jest bardzo ambitny. Pod spodem macie mundur Mapa Pro, tylko że nie w mapie. Jest jednolity Ranger Green, tak? Tam. Idź. Właśnie wpadłem w sidła zastawione przez Mask Pol. Tamto, to jest HP-05, a to jest ten cywilny. One się generalnie różnią bardzo niewielkimi szczegółami. Generalnie najłatwiej jest go poznać po tych paskach regulacyjnych. Tu jest zrobione, powiedzmy, typu obscure, a tam jest zrobione na zaciskach mimośrodowych. No i oczywiście jest inny troszeczkę czerep, tak? Ten jest lżejszy, tam jest trochę cięższy, różni się odporność. Whatever, ten hełm mamy u siebie. Jak widzieliście, zrobimy o nim materiał i tak jak powiedziałem, jak się dogadamy z maskowym, będzie naprawdę grubo. Tu macie mundur w kamuflażu Mapa i mundur jest nazywany Mapa Pro, czyli to jest ten lepszy mundur, a nie ten, który był wpuszczony do sprzedaży tam chyba z półtora roku temu. Ten wygląda naprawdę cool. Lepiej to oczywiście widać na tym zielonym, więc pokażemy, bo tu się wszystko zlewa. Chodź, pokażemy ten mundur. No zobaczcie, możecie od razu zwrócić uwagę, że zupełnie inaczej są uszyte kieszenie. Krój bluzy się troszeczkę zmienił. Dużo lepiej w mojej ocenie są uszyte spodnie. No ale coś za coś, tak? Ten mundur będzie droższy niż tamten, ale jest bardziej praktyczny i po prostu lepiej wyglądający. Tak? Daje więcej do lansu. Kamizelkę też mamy, więc też będziemy się nią zajmować. No i to co dalej mamy, tak? Dwa warianty tej samej kamizelki, zielony i mapa. No i ten lżejszy plate carrier. Chyba też go nawet mamy. Cholera, będę musiał zacząć robić materiały o tym. Tak? Mamy pro tip. To nie do końca jest pro. Jest pro minus, bo nie ma wstawek streczowych. Zobaczcie, tutaj macie, to jest pro, tak, bo ma wstawki streczowe, a to jest pro minus, bo nie ma wstawek streczowych. Pro plus, pro minus. Tak, ale generalnie krojem się praktycznie nie różni, poza tym, że tu jest elastycznie, znaczy tu nie ma, a tam jest. Lecimy. Takie niewielkie stoisko. Fragment, podejrzewam, że dość niewielki, prywatnej kolekcji broni palnej. Zobaczcie, co tutaj leży, tak? Polecimy od końca. Światło jest, jakie jest, ale trudno. Mag 95, czyli pistolet opracowany pod koniec lat 90. To jest wersja 95, czyli stalowy szkielet. Tutaj jest Mag 98, czyli to samo, ale na szkielecie już wykonanym z aluminium, znacznie lżejszy. Jednym z powodów, dla których MAG 95 przegrał z rewelacyjnym Vistem 94, powody były zasadniczo dwa. Rozmiary, bo był trochę za długi, i masa, bo był trochę za ciężki. P83, czyli pistolet, który miałem jako broń służbową, jak służyłem we wojsku. P64, poprzednik P83. I z tego pistoletu w sekcji sportowej VAT-u strzelaliśmy zawody centralnego zapłonu, tak? I dało się z tego pistoletu kręcić bardzo fajne wyniki. Nieprzyjemny w strzelaniu, ale naprawdę da się z niego celnie strzelać. No i tutaj są trzy tetetki. Dwie są polskie, ta i ta jest polska. Ta jest końcówka lat 40., to jest początek lat 50. To jest jeszcze chyba wojenna w ogóle tetetka. Polska na rynek amerykański. Nie jest wojenna, to jest eksportówka. Polska tetetka zrobiona podobno na rynek amerykański. No i tu kultowy wis, tak? Tylko niestety oba te egzemplarze są wisami, są tak zwanymi Niemcami. Ten jest, tam pokaż, tu na dole. Ten jest z wcześniejszej serii, no jak widzicie, ma ten zaczep. Ten jest z serii późniejszej, już tego zaczepu jest pozbawiony. Tu jest TT-30, czyli no de facto prototyp, tak, TT-tki 33, i tu są dwa Colty 45, moje marzenie, tak, to jest Colt,
a to, co Kuba ma w ręku, to jest Colt zrobiony przez Itakę. Oba są egzemplarzami raczej... Biuro podróży? Tak. Oba są raczej egzemplarzami wojennymi. Piękne. Naprawdę to jest moje marzenie. Taki typowo wojskowy Colt, właśnie taki lekko szarawy. Tylko niestety moje marzenie, no kabury, tak. Mam taką kaburę z uwagi na Urząd Skarbowy. Jeżeli nie zapłacisz podatku w czasie, przychodzi Urząd Skarbowy. Z Coltem 45 w skórzanej kaburze. No moje marzenie, taki Colt, tak. Tylko że w tej chwili za taki stan, jaki tu widzicie, to jest 10 koła plus, więc... Skoro grotowisko, to nie mogło zabraknąć oczywiście stoiska fabryki broni Łucznik Radom. Macie karabinek Mini Beryl, który znacie z naszego filmu. Opisaliśmy go dość dokładnie. To jest wersja wojskowa. Tu jest Beryl. Również w wersji wojskowej. Również znacie go z naszego filmu. Beryl 762, tak? Co widzieliście na linku do filmu, to jest Beryl 556. Nie oszukuj, to jest ASG. Kurna, sam jesteś ASG. Z hop-upem. Beryl ASG wygląda troszeczkę inaczej. Tak, czyli to są konstrukcje, które już na naszych filmach widzieliście. Tutaj mamy grota. Ale ten grot jest trochę dziwny, gdyż albowiem ma chyba lufę 7,62x39, a podpięty ma magazynek 5,56. Tu było. Już masz pewnie. Ktoś zamienił, tak? To jest Beryl z zainstalowaną konwersją 7,62x39, czyli do kałaszka. Najprościej na zewnątrz, jak jest niepodpięty magazynek, jest to rozróżnić po lufie, dlatego że lufa do kałacha jest gładka. Nie ma tych podłużnych żłobień i to jednoznacznie wskazuje na to, że jest to grot z konwersją 7,62x39. No tu mamy Visa 100, a to są Visy 100M1, co łatwo poznać po innych przyrządach celowniczych i po montażu celownika mikrokolimatorowego i po wyglądzie zamka. I generalnie trochę się te pistolety różnią. Tu jest Vis 100 w wersji Tactical, czyli przygotowany do montażu tłumika dźwięku. I co mamy dalej? No dobra, to mój. To tego już znacie. Granatnik podwieszany 40 mm, tutaj w wersji samodzielnej i do tego ładnie pomalowanej. Grot przystosowany do konwersji UTM. Film o konwersji UTM na naszym kanale też już był. Jak tu się nie zmieści tam, bo jest tylko limit do 5, to będzie na dole link w opisie filmu. I tutaj mamy tak zwanego grota dużego, czyli karabin wyborowy 762N. Ten z przodu jest z lufą 20-calową, jeśli dobrze pamiętam, a krótsza lufa ma 16? A krótsza lufa ma cali 16 i jest założona zwykła kolba, bo do tego z 20-calową lufą jest założona kolba taka już mocno specjalistyczna. Dalej znowu grocik z lufką 10 cali, grocik z lufką 16 cali, to jest już A2, jak dobrze widzę, mityczny bullpup, z którego już strzelaliśmy i z którego jeszcze sobie chyba trochę postrzelamy, bo strzela się z tego naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. Liczymy na to, że w tym roku w końcu pojawi się zestaw konwersyjny tego karabinka, a może też i same te karabinki wejdą do sprzedaży. Tutaj macie grota 7,62x39, czyli gładka lufka. Tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Ale w wersji wojskowej. Dlaczego w wersji wojskowej? Dlatego, że w takiej wersji te karabinki zostały sprzedane za granicę. I magazynek typu banan do amunicji 7,62x39. I całą wystawkę zamyka grocik z granatnikiem 40 mm. Wiesz co, no jest cięższo circa about kilogram, bo ten granatnik w tej wersji podwieszanej waży tam chyba 10 kg czy coś takiego. Jest ciężej, ale za to jest dużo łatwiej strzelać z niego ogniem ciągłym, co widzieliście zresztą na jednym z naszych filmów. Thank you.
Katowisko 23, stoisko fabryki broni Łucznik Radom i replika Wisa wzór 35 wyprodukowana z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Pistolet zasadniczo odtwarza oryginalnego Wisa 35, włącznie z jego fatalnymi trójkątnymi przyrządami celowniczymi. Zobaczcie, tu macie trójkąt, a tu macie muszeczkę. Strzela się z tego naprawdę fatalnie. Ale może w coś trafi. Kurna, w ogóle tej muchy nie widać. Kultowy pistolet, ale w tej wersji chyba tylko do mania. I drugi WIS, tym razem już współczesny WIS 100M1 Tactical, czyli wersja z przedłużoną lufą, z gwintem pod tłumik i z zamontowanym kolimatorkiem. W zeszłym roku strzelaliśmy z niego bardziej na czuja, bo przyrządy były tego niewidoczne. Nie, był. Kolimatora nie było. Nie, nie było kolimatora, był tylko tłumik i trzeba było strzelać na mówię, czuja. Tak, tak. Zobaczymy. Ale trafialiśmy. Tak, zobaczymy, czy z kolimatorem pójdzie lepiej. Pójdzie lepiej, tylko jeden jest, ale się grzeje, o kurna. A jak w twarz, dostajesz prochem? Wiesz co, tak, trochę tak, jest jednak coś dla gazów. Ale ładnie jest. No i bardzo, i bardzo ciąży na lufę, no ale to jest kilkaset gramów na końcu lufy jest założone, ale strzela się z niego całkiem sympatycznie. I co? WIS 100M1 w takim szarym kolorku, zamek, szare okładziny, czarny szkielet. Zobaczymy. No WIS 100 M1. I tu mamy pistolet kolegi Radka. To jest Zigzauer Legion? P320. Zobaczcie, zmotany po prostu tak, poprawiony spust, kompensator, latarka, kolimator. No panie... A, tutaj nie mamy kulek, ale zaraz będziemy mieli. Ja już z niego strzelałem, powiem wam, że ten pistolet... No jak Zigi nie są z mojej bajki, to naprawdę... Są z mojej. Tak, są z bajki Kuby. No i zobaczmy, jak działa Zig. To dawaj drzewko. Drzewko? Najpierw może tamten, gonga. No robi to wrażenie. Ale też trzymam w ręku dobrze ponad dychę. Jeden z torów na zawodach, tych wojskowych, jest tu strzelanie z karabinka i z pistoletu, postawa leżąca. Tu jest odległość około 45 metrów. Zastanawiam się, dlaczego ma podniesione przyrządy celownicze i strzela z holografem. Awaryjnie. Może mu nie działa. Trochę skróciliśmy, bo się okazało, że z pierwszego stanowiska musi strzelić 3 magazynki po 5 sztuk ze zmianą magazynków i ze zmianą postawy strzeleckiej. A teraz zakłada maskę przeciwgazową i ma strzelić 5 i 10 z krótkiej. Pistolet dynamiczny. Kuba powiedział, że prawie jak piro. No i coś w tym jest. A tu stoi waga. Spytałem po co? To jest po to, żeby nie oszukiwali i kamizelka ma być z płytami, a nie z samą miękką balistyką. Współczuję w takiej temperaturze. Metz Reactive Targets, czyli cele stalowe. Bardzo fajne, bardzo solidne cele. Ja już miałem z nimi wcześniej kontakt przy okazji kręcenia na przykład strzelnicy Nawala, bo to oni tam też dawali swoje cele. No widzicie, gongi w różnej postaci, drzewka, o, tu macie samoresetujący, czyli strzelam
pierwszy, blokuję, strzelam w drugi, blokuję i jak trafię w trzeci, to cele opadają. I nie trzeba łazić na 500 metrów. To jest dla mnie, na przykład. Ja jestem leniwy. Tak. Kuba byłby zadowolony. Bardzo fajne cele. Muszę przyznać, że bardzo fajne cele. Oni robią też takie ze strefami, tak? Macie tak, takie cele. Są tutaj na osi VIP, jak i na osi 500. O. Również nasz najnowszy produkt, Skorpion, praktycznie niezniszczalny cel, dopiero wrócił z jednostki 2305 po testach. Nie został w ogóle uszkodzony. Militaria Łódź, polskie noże wojskowe. Zupełna wariacja na temat noża KS-62, on się chyba nazywał. Później wzór 92, następny 98, czyli cywilna wersja 92 i najnowszy wzór 22, to są prototypy, można spróbować się pobawić. Ja taki nóż kiedyś dostałem na promocję od mojego serdecznego kolegi i miałem do niego dwie pochwy, miałem taką i skórzaną. I miałem skórzaną, dokładnie. Tak. Zobaczcie, to jest odświeżony nóż. Inny kształt rękojeści, gdzieś mi uciekł, ma inny kształt rękojeści, ma nacięte zęby piły, stał się nożem takim trochę bardziej survivalowym, a nie sztyletem. O, i jest wersja bez piły, wygląda w ten sposób i ma troszeczkę inną rękojeść. Tak ci bym chciał, powiem ci. To se kup. Se kupię, a ile kosztuje? Planujemy, to są na razie prototypy, planujemy, żeby wraz z systemem nośnym nie przekroczył 500 zł. Czyli z tym? Tak. Pion, poziom. I pas. Pas, odczepiany pas. Dodatkowo całym światem rządzi trytytka. A no tak. Dowolna konfiguracja. A dalej mamy IPCOL i celowniki Leupolda. Mark 5 3-18x44. Tu jest Mark 5 HD od 3,6-18. Ma inny krzyż. Tutaj biegóweczka założona na grocie. Czyli 1,6. Tak, 1,6. Krzyż w drugim planie. Krzyż opadowy. O, bardzo fajny montaż do celownika. Zrobię wam materiał, bo mam taki montaż. Tu jeszcze mamy taki wielofunkcyjny podnośnik tarcz strzeleckich. I mamy kolegę, który się kładzie albo obraca. Podnosi i obraca. Przyjaciel, wróg, neutralny. O, Delta Optical, znana firma. Wiele nie trzeba mówić. Optyka zyskująca bardzo dużą popularność na naszym rynku z uwagi na dobrą jakość wykonania i jeszcze przystępne ceny. Biegówka 1.10 z krzyżem celowniczym w pierwszym planie. Ładnie chodzący pierścień. Helicon Tex, kamizelkę Guardian. Dobrze widzę? Dobrze widzę. O tym wam dzisiaj nic nie będę mówił, bo montujemy film, w którym zobaczycie w szczególikach cały system tej kamizelki Guardian, gdyż jest to system. Bez grota to nie robota. Płynnie przeszliśmy na stoisko Templarsów, też znany producent wyposażenia, oporządzenia, kamizelek, noszaków, ładownic, chestrigów i wszystkiego innego. Robią fajne rzeczy. Robią fajne rzeczy. Tanie to nie jest, ale robią naprawdę bardzo fajne rzeczy. Ja używam teraz ich pasa PT6, który zdobył serce me, gdyż jest bardzo lekki, bardzo kompaktowy i bardzo fajny system mocowania modułów, bardzo stabilny. Macie obiecany materiał o tym pasie i niedługo go zrobię, bo jest tego po prostu wart. Zakłady mechaniczne Tarnów, znane wam z naszych filmów i publikacji w naszym magazynie, również są gościem na grotowisku 23 i wystawiają trochę sprzętu. Jest do postrzelania UKM 2020S, co zobaczycie za chwileczkę, jak z niego strzelamy. Jest karabin wyborowy, z którego też postaramy się strzelić. Zobaczmy, co jest tutaj. Mamy granatnik RGP-40, czyli to jest rewolwerowy granatnik samodzielny przystosowany do strzelania amunicją 40 mm. Bardzo fajna broń wsparcia, pozwalająca na stosowanie dość szerokiego spektrum amunicji. No i karabiny wyborowe Thor i Bor, używane w Wojsku Polskim, które są wszystkim już doskonale znane. A na końcu stoi SR-50M, czyli karabin wyborowy powtarzalny,
kalibru 50 BMG. No, lekki to on nie jest. Ile to waży? Z 8 kilo? Wzruszyli ramionami, ale chyba podobno nawet więcej. No cóż, strzela potężnym nabojem. Ma potężny hamulec wylotowy przystosowany do montowania tłumika. Ale mimo wszystko to swoje musi ważyć, tak? Nabój jest bardzo wysokoenergetyczny, pozwalający na walon z tego RKM-u po prostu. Ogłuchłeś? Trochę tak. Nabój pozwala na narażenie celów na bardzo dalekim dystansie. Rekord w tej chwili jest chyba ponad 3 km z Afganistanu, a Kuba przeszedł do lekkiego moździerza, tak? Dla mnie jest ciężki. Mamy tutaj lekki moździerz w dwóch wersjach. W wersji z celownikiem cieczowym, czyli zobaczcie, jest to, działa mniej więcej na zasadzie poziomicy. Jak przekręcam sobie, przestawiam sobie, zmieniam kąt pochylenia, to ciecz w tym celowniku wskazuje mi dystans, na jaki będę strzelać i tu jest, widzę, że jest to przystosowane do strzelania, mamy skalę do strzelania granatem i granatem z dodatkowym ładunkiem miotającym, pozwalające uzyskać maksymalny zasięg prawie 1300 metrów. Obok mamy podobny moździerz, z tym, że tu jest już celownik elektroniczny. On robi to samo co ten, tylko elektroniczny. Zmieniając kąt pochylenia lufy, powoduje zmianę nastaw na wyświetlaczu. Na wyświetlaczu wyświetla mi się dystans, na jaki będę strzelał. Dodatkowo ta skala pod spodem, te 5 diodek, pokazuje mi, czy broń jest ustawiona pionowo, czy nie jest ustawiona pionowo. Chodzi o przechylenie na boki. Tak? Muszę ustawić tak, żeby się paliła środkowa zielona dioda, a nie boczne i wtedy granat poleci tam, gdzie będę potrzebował. I tak wygląda stoisko ZN Tarnów. Mają kupę fajnych zabawek i powiem tak, być może w niedługim czasie uda nam się ogarnąć MWS-y i tego potwora w kalibrze 50 PMG. Tu mamy najnowszą wersję, czyli to jest powiedzmy prawie 2020S, czyli najnowszy UKM rodem z Tarnowa i sprawdzimy, jak ten RKM, UKM chodzi na ostrej. Chyba trafiałem, przynajmniej tak mi się wydaje. O, prawie mi zabiło, ale nic, to damy radę. Czysty, czysty. I mamy 308 wyborową, to jest karabin wyborowy BOR, ale jest troszeczkę inny niż BORy używane w Wojsku Polskim, dlatego że ma krótszą lufę i dodatkowo jest przystosowany do montażu tłumików. Tak, to jest taka nowa propozycja. Za tą propozycją stoi Romek, którego już znacie z naszych filmów. Zobaczymy, jak się z tego strzela. Właśnie zepsułem karabin, ale powiem wam, że strzelanie z niego na 100 metrów, jeszcze do celu sylwetkowego stojący, jest nudne, bo zasadniczo trudno jest nie trafić. Coś źle robię chyba. Zobaczymy, może przy ostatnim strzale uda mi się go przeładować poprawnie.
A czyli trzeba łagodnie, nie szarp królik, łagodnie tym zameczkiem i łuseczki wtedy elegancko wypadają. Bardzo fajnie, bardzo, no, odrzut jest bardzo niewielki jak na dosyć silny kaliber 308. Fajnie pracujący spust. No bullpup, tak? Czyli leworęczny już sobie z tego nie postrzela. Ale generalnie całkiem spoko. Gorąco strasznie. Pogoda dopisała. Gadałem z Danielem z Marynina. Mówi, lepiej upał niż woda. Pewnie trochę racji ma, natomiast gorąco jest naprawdę straszliwe, 27 stopni. Nie wiem, ile jest słońca. W każdym razie, grotowisko jeszcze trwa. Zawody cywilne praktycznie się już zakończyły. Zawody wojskowe trwają dłużej, dlatego że chyba jest więcej startujących. Oni mają bardziej skomplikowane te tory, biegają, pchają samochody i w ogóle. Co mogę powiedzieć o samej imprezie? No, o samej imprezie mogę powiedzieć tyle, że ona się z roku na rok naprawdę rozwija. Pierwsza była taka bardzo mocno próbna. Druga już była zrobiona dużo, dużo lepiej. Dzisiaj jest petarda. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj jest naprawdę fajnie, bo oprócz stoiska fabryki broni Łucznik Radom, na którym siedzę, jest kilka stoisk firm z grupy PGZ, jest Piap Łukasiewicz. Widzieliście, że jest też Tarnów z RKM-em, z UKM-em i z karabinami wyborowymi. Jest sporo firm spoza grupy PGZ, więc to się zaczyna robić naprawdę bardzo fajna impreza, tak? Czego można by sobie życzyć od tego grotowiska w przyszłym roku, żeby było jeszcze fajniejsze, tak? Szczerze mówiąc, to fajnie by było, trochę mi chodzi to po głowie, żeby zrobić imprezę typu grotowisko, ale przeznaczoną dla cywilnych użytkowników grota, bo jest ich już trochę w Polsce i myślę, że mogłaby być to fajna okazja do spotkań i do wymiany doświadczeń, do prezentacji nowości z fabryki broni Łucznik Radom. No to widzieliście w tej wczorajszej części prelekcyjnej. Prezes Figurski powiedział naprawdę bardzo sporo fajnych nowych rzeczy. Dużo się będzie działo w tym temacie. Chłopaki z WOT-u fajne rzeczy mówili o szkoleniu, o wykorzystaniu tych grotów. Padały uwagi, była jakaś tam forma dyskusji też. Myślę, że gdyby to samo zrobić dla strzelców cywilnych, to też byłoby to z korzyścią dla wszystkich. Strzelcy cywilni by się czegoś dowiedzieli i Radom zebrałby sobie opinię od użytkowników cywilnych grota, którzy używają go zupełnie inaczej niż WOT, tak? Chociaż groty startują chociażby w lekkiej piechocie. W zeszłym roku widziałem zdjęcia uwalonych po kokardę, po prostu błotem tych grotów i działało, tak? Więc może warto byłoby zrobić cywilną edycję grotowiska, przeznaczoną dla cywilnych użytkowników tego karabinka. Póki co dla nas grotowisko 23 dobiega końca, bo musimy się powoli zawijać. Myślę, że nasza relacja chyba wyczerpała temat. Przypomnę tradycyjnie lajki, suby, komenty, dzwoneczki, serduszka, patronite dla naszych najzagorzalszych fanów. I cóż, widzimy się niedługo w kolejnym filmie.